siema wszystkim. Mamy nowe misje i to będzie poradnik do nowych misji. To nie będzie omówienie nowych misji i pokazanie dziadostwa, tylko to będzie poradnik. Poradnik do nowych misji. Jak co zrobić? Wiem, że jest dużo widzów z was młodych, którzy nie potrafią niektórych misji zrobić, dlatego wszystkie misje wam pokażę. Druga sprawa, kupuję dzisiaj Royal Bombera z konsolą. Czyli będą też odcinki z konsoli i zobaczycie Royal Bombera recenzję i zobaczycie recenzję mojego nowego krzesła, który jest sztos. No i co? Zapraszam was do tych odcinków, które będą prawdopodobnie jutro. Royal Bomber będzie jutro na 100%, dlatego lecimy po misję. Mamy tak, wyzwania, drugi tydzień. Pierwsze tak, zadaj obrażenia przeciwnikom z karabinów szturmowych. Bardzo łatwa misja. Strzelamy z M-ki, z AK, ze Skara, z tego... Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? FAMASa? Nie wiem, czy Tommy Gun i LKM działają. Chyba nie. Tommy Gun nie wiem. LKM na 100% nie, Tommy Gun nie wiem. Czyli tak, MK, FAMAS, AK, albo jak to mówicie, Galil i Skar. I tak, bijemy w przeciwników, to są obrażenia, i bijemy w powalonych przeciwników, czyli dobijajcie sobie, bo to też daje obrażeń 100. Jeżeli dobijecie od razu przeciwnika, dajecie wam 100 obrażeń. Przeszukaj 7 pojemników z amunicją w jednej grze, to wam zaraz pokażę, gdzie najlepiej to zrobić. Jeżeli chodzi o skrzynki z amunicją, polecam latać na Greasy Grow, na Burgerka. Byłego burgerka, bo teraz to już nie jest burger. I tutaj zazwyczaj mamy w samym burgerze mamy około 4 skrzynek. Czasami nawet więcej, więc zobaczymy zaraz, ile dostajemy. Mam na razie jedną. Tutaj powinna być druga. Tak, jest. Mam drugą. Mam trzecią. Czwarta powinna być tutaj. Na dole jeszcze powinna być piąta, ale nie było jej niestety. Dobra, tu nie ma skrzynki. Mam trzy. Tu powinna być skrzynka gdzieś. Nie, nie ma skrzynki. Ok, jeszcze tutaj zobaczymy, powinna być jedna. Jest. Ok, i po tym jak zlutujemy sobie tutaj, powiedzmy, będziemy mieli farta i będzie 5 skrzynek, tak jak powinno być, to lecimy na domki. Na domkach też są skrzynki. Dobra, tu jeszcze biją, to nie chcemy się z nim bić. Lecimy na domki albo tutaj w to miejsce. Mamy ile? 4 skrzynki, ok. Potrzebujemy jeszcze 3. Jeżeli nam się uda, banalna misja. Dobra, skrzynki u góry są z... Dobra, C4 bierzemy. Tu powinna być skrzynka, jest. Jest. I lecimy, domek tam lutowany. Na jakiś nielutowany domek szybko otworzyć skrzynki, żeby nikt tam nie zabrał. Tutaj powinna być skrzynka u góry. Tak, jest, kolejna. Mamy już 6 i szukamy ostatniej. Ja aktualnie miałem Greasy pod autobusem, dlatego tutaj poleciało trochę osób, ze 3 osoby chyba widziałem. Ale najczęściej się zdarza tak, znaczy często się zdarza tak, że Greasy jest daleko od autobusu. Dlatego polecam wam naprawdę wtedy na Greasy polecieć sobie te skrzynki na spokojnie otworzyć. Dobra, pod schodami była? Powinna być, ale nie ma. U góry jeszcze powinna być. O, złoty famasik. Super. Tu powinna być skrzynka. Jest. No i mamy 7. Łatwa misja, prawda? Zlikwiduj przeciwników w oazie odpoczynku. To jest niby trudna misja, bo teraz lata tam dużo osób, ale na spokojnie to sobie zrobicie. Oaza odpoczynku to jest tam na pustyni, to największe miasto. Traf do kosza na różnych boiskach. Teraz zobaczycie, na których boiskach, gdzie są boiska, jak się trafia do kosza. Trzeba mieć motkę, bo to już jest karnet płatny, czyli już wszyscy mają tą motkę do kosza. Okej, okay, wystarczy stanąć przed koszem, użyć emotki. Trafię za pierwszym? Nie, od deski jest. Gol, dawaj, dawaj. Jest, i nam zalicza. Teraz macie mapkę ze wszystkimi tutaj koszami na całej mapie. W sensie, gdzie znajdziecie te kosze? Musicie znaleźć 5. Nie trzeba w jednej grze ich trafiać, więc na spokojnie. Macie mapkę. Powodzenia w wrzucaniu do kosza. Ja jestem sam koszykarzem, więc to jest moja ulubiona misja chyba. O Jezus! Przeszukaj skrzynię w zawie zdobyczy. Niby łatwo, niby ciężko. Pokażę wam, jak to zrobić. Ok, jeżeli chodzi o skrzynki na Ludlejku, polecam latać sobie na tą górkę. Trzeba je robić niestety turowo, ponieważ na jeden raz na bank nie otworzymy 7 skrzynek, chyba że za 3 tygodnie. Bo tu cały czas latają ludzie. Nikt nie leci do mnie? Chyba nikt. Może zdążę 2 otworzyć.
Szukaj między oazą, łukiem skalnym a dinozaurami. Pokażę wam, zaraz zobaczycie, gdzie jest gwiazdka. Zapraszam. Okej, teraz lecę po gwiazdkę. Jest ona w tym miejscu, gdzie zaznaczyłem. Chyba dokładnie? Nie, nie dokładnie zaznaczyłem, okej. Nie jest tam na górze, na tym traku, jak wszyscy mogą myśleć. Ta gwiazdka jest w tym miejscu tutaj, koło tej skały. Więc bierzemy gwiazdkę i padamy. Lecimy robić następne misje. Tutaj ktoś już leci, chyba. Oby mi nie przeszkodził w zebraniu gwiazdki. Dobra, bierzemy gwiazdkę, tam gościu z RPG-iem jest i spadamy. Bijemy się, bijemy się. Dobra, nie, żartuję, nie bijemy się. Ja chcę się tylko zabić. Pamiętajcie, żeby nie wychodzić z gry, bo wam nie zaliczę zadania. Czap. Likwidacja, karabin snajperski. Trudne. No, trudne. Jeżeli nie umiecie strzelać ze snajperki, to trudne, ale możecie dobijać ze snajperki sztos. I zaraz wam... Właśnie nie. To wszystkie misje są omówione. I zaraz wam pokażę, gdzie jest sekretna gwiazdka za drugi tydzień. Więc zapraszam. Okej, okay, i nasza upragniona gwiazdka... Już naprawdę się namyczyłem na tych misjach. Nasza gwiazdka sekretna jest tutaj, na dachu, na golfowym gniazdku. Musimy ukończyć wszystkie misje, żeby ją zdobyć. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że moje porady się sprawdzą i wam pomogą. Misje nie były trudne. Były ciężkie do zrobienia, jeżeli chodzi o czas. A nie były trudne, ponieważ nic tam szczególnego nie mieliśmy. Jedyne co ze snajperką był problem, bo... Szczerze mówiąc, zawsze te sztucery, snajperki i tak dalej znajduję, a teraz szukałem naprawdę długo. I zostałem chyba w top 6, dopóki... I w top 6 i dopiero dostałem snajperkę. Przepraszam, ja nagrałem odcinek, możesz mi nie przeszkadzać? Dziękuję. No, w takim razie... Do zobaczenia! Flipa, pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia! A, i Royal Bomber niedługo będzie! U mnie na koncie! Pozdrawiam was, dzięki, to dzięki wam. Na razie.